Cześć, witam w kolejnym odcinku Bibi Smakuje. Dziś Grześki na krawędzi. Pojawiły się nowe wafelki Grześki, Grześki na krawędzi. I z tego, co tutaj można wywnioskować, z tego opakowania, czekolada, którą zwykle oblane są wafelki, będzie tylko na krawędzi, czyli będzie trochę to przypominać góralki, które już są od wielu lat w sprzedaży, więc podejrzewam, że to mniej więcej tak będzie wyglądać i tak mniej więcej smakować. Występuje to w dwóch smakach, dark brown oraz peanut butter. Nie wiem, czy peanut butter góralki czy występują, ale takie dark brown wydaje mi się, że już widziałem z firmy góralki, więc to nie jest do końca taka nowość. To jest nowość dla firmy, która produkuje wafelki Grześki. Ale tak ogólnie jakby produkt już gdzieś wcześniej widziałem. Na początek pierwszy ze smaku, Grześki na krawędzi, dark brown. No tak, ciemny wafelek i jest tutaj na kraju, na krawędzi ta czekolada. No i tyle właściwie. Tak, to jest mniej więcej to. To, co występuje w wafelkach góralki. Smak bardzo podobny. Taki gorzkawy trochę, nawet fajnie. Czekolada z wierzchu dość słodka. Krem też dość słodki, ale jednak taki troszkę gorzkawy. Czekolada wydaje mi się, że chyba mleczna, a może nie. Trudno powiedzieć, że może deserowa, a może jednak mleczna. Trudno to stwierdzić, ale taka dość jasna ta czekolada. Ten krem taki lekko gorzkawy, ale jednak też dość słodki. No i wafelki jak wafelki, są trochę zabarwione. Nie wiem, czy to kakao, czy po prostu jakimś takim cukrem karmelizowanym, żeby to tak wyglądało. Smak taki raczej przeciętny, gdzieś już wcześniej spotykany. I póki co sprawdza się ta moja teoria, że to są po prostu góralki, tyle że w innym opakowaniu i z innej firmy. Skład pierwszego wafelka na początek tłuszcz palmowy, mąka pszenna, mleko w proszku odtłuszczone, cukier, czekolada mleczna, czyli jednak mleczna, nie deserowa, 12%, na którą składa się cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne. Miazga kakaowa, tłuszcze roślinne, palmowe i shea w zmiennych proporcjach, serwatka w proszku z mleka, emulgatory lecytyny z soi, czyli E322, to substancje przedłużające okres przydatności środków spożywczych do spożycia poprzez ochronę przed zepsuciem na skutek utleniania, takim jak uczenie tłuszczu czy zmiana barwy. Drugim z emulgatorów jest polirycynopolejnian poliglicerolu, czyli E476. Ma działanie emulgujące, stabilizujące, poprawiające gładkość i konsystencję i smarowność gotowych produktów. Pozwala na łatwiejsze mieszanie składników, skraca czas kąszowania, czyli mieszania czekolady oraz zastępuje tłuszcz w produktach z jego obniżoną zawartością. Na czekoladę składa się jeszcze aromat. Dalej kakao w proszku 4,7%. Skrobia, serwatka w proszku z mleka, emulgator lecytyny z soi po raz kolejny E322, substancje spłuchniające węglany sodu, jest to E500, inaczej soda oczyszczona oraz węglany amonu, czyli E503, jest to środek spłuchniający oraz regulator kwasowości. Dalej aromat, sól, orzechy laskowe i orzeszki arachidowe. Jeżeli chodzi o wartość żywczą w 100 gramach, i trzeba by było zjeść 2,5 takiego wafelka, bo jeden to 40 gramów, w 100 gramach wartość energetyczna to 542 kalorie, tłuszcz 31 gramów, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 19 gramów, węglowodany 51 gramów, w tym cukry 34, białko 12 gramów i sól 0,33 gramów. Więc pierwszy ze smaków wypada przewidywalnie. Spodziewałem się, że to tak będzie smakowało, bo gdzieś wcześniej próbowałem jakichś takich góralków, które były właśnie całe czekoladowe, czyli krem było smaku kakaowego, czy czekoladowym. Wafelek był ciemny i do tego jeszcze z boku ciemna czekolada. Zastanawiam tylko się, dlaczego tutaj dodano mleczną czekoladę, jak najbardziej pasowałaby do tego wszystkiego jakaś taka deserowa czekolada. No ale taki był zamiar producenta i tak zdecydowano, przez to wydaje się ten wafelek trochę słodszy i taki właśnie bardziej zmulający. Może drugi będzie smakował bardziej wyjątkowo, bo nie przypominam sobie wafelków góralki. Peanut butter, może orzechowe gdzieś tam były, ale peanut butter to może być nawet ciekawy smak. Mam nadzieję, że będzie taki lekko słonawy posmak, bo zazwyczaj to masło orzechowe jest solone. Tak więc drugi ze smaków to Grześki na krawędzi peanut butter. Wygląd dokładnie taki sam. Czekolada też się wydaje, że jest mleczna. No pachnie to orzechami nawet, więc nie jest źle. Jest posmak orzechowy, taki trochę lekko słonawy. No i tym razem, przypomina mi to, jest taki wafelek produkowany przez firmę Kopernik. Wafelek teatralny się nazywa. Mniej więcej tak smakuje. Tyle, że tam wydaje mi się chyba w teatralnym nie ma czekolady. Po bokach nigdzie, więc taka różnica. Ta czekolada po raz kolejny jest mleczna i po raz kolejny jest taka, mimo że jest w małej ilości dodana, jest jednak taka słodka, zmulająca. Ten krem w środku, taki na pewno orzechowy, lekko słonawy, jest fajny nawet posmak.
Dużo lepiej ten drugi smak wypada niż ten pierwszy, bo taki trochę bardziej unikatowy. Rzadko się zdarzają wafelki właśnie z takim kremem orzechowym. Są te takie oblewane czekoladą też. Wiem, że są zielone grześki z orzechami chyba laskowymi, ale tu mi się wydaje, że są orzeszki ziemne. Taka jest różnica, że rzadko występują kremy z orzeszków ziemnych. A jak sobie dobrze pamiętam, właśnie wafelek teatralny jest czymś takim przekładanym, dlatego to przypomina wafelek teatralny trochę w smaku, tyle że tutaj dodano na krawędzi tę czekoladę, tylko nie wiadomo po co, po raz kolejny mleczną. Skład drugiego wafelka: na początek tłuszcz palmowy, mąka pszenna, cukier, czekolada mleczna 12%, na którą składa się cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, miazga kakaowa, tłuszcze roślinne, palmowy i shea w zmiennych proporcjach, serwatka proszku z mleka, mugatory lecityny z soi i poliglicerooleinian, poliglicerolu, czyli E322 oraz E476 po raz kolejny. I jeszcze aromat, to wszystko była czekolada, dalej mleko w proszku odtłuszczone, serwatka w proszku z mleka, orzeszki arachidowe 5%, kakao obniżonej zawartości tłuszczu, skrobia, barwniki, karoteny, czyli E160, pewnie do tego kremu zostało dodane, żeby taki kolor właśnie był trochę pomarańczowy, oraz karmel, czyli E150D, karmel amoniakalno-siarczynowy, jest dodawany na przykład do coli, ale również do barwienia innych produktów, więc chodzi to o ten brązowy krem, który jest w środku. Dalej emulgator lecytyny z soi, po raz kolejny E322, dalej aromaty, substancje spłuczniające, węglany sodu, po raz kolejny E500 oraz węglany amonu, po raz kolejny E503, a także sól i orzechy laskowe. Jeżeli chodzi o wartość żywczą, w 100 gramach i po raz kolejny jest to więcej niż całe to opakowanie, bo całe opakowanie to 40 gramów, czyli trzeba by było zjeść 2,5 takiego wafelka. W 100 gramach wartość energetyczna to 557 kalorii tłuszcz, 35 gramów kwasu tłuszczowe rozsycone, 20 gramów węglowodany, 50 gramów, w tym cukry 33, białko 12 gramów i sól 0,35 grama. Teraz czas na cenę tych produktów. Każdy z tych wafelków 40 gramów w sieci Aldi kosztował złoty 49. Wydaje mi się, że to nie jest chyba wygórowana cena. Te wafelki mniej więcej tyle kosztują. Bo tutaj można by się było przyczepić, że one kosztują mniej więcej tyle, co te z czekoladą, a tutaj jakby trochę mniej czekolady. Ale patrząc z punktu widzenia, że taki wafelek 1,40 gramów, złoty 49 to nie jest wygórowana cena. Jak podsumować te wafelki? To jest takie trochę kopiowanie dobrze już znanego produktu od wielu lat, bo wafelki góralki, wcześniej choralki, wiem, że to się chyba nazywało, bo to jakiejś słowackiej chyba produkcji, czy czeskiej, więc na początku występowały pod tamtą nazwą, później pod nazwą góralki. Występują już od iluś lat i wszyscy je dobrze znają. A tutaj nagle grześki na krawędzi, niby jakaś taka nowość, no a przecież to wszystko widać, że to jest po prostu wzorowanie już produktu, który kiedyś był. Jasne, dla tej firmy jest to nowość, te smaki. Ten pierwszy to jest takie odwzorowanie dokładnie tego, co jest w góralkach. Ten drugi poniekąd troszkę jest unikatowy, bo rzadko zdarzają się wafelki z kremem z orzeszków ziemnych, orzeszków arachidowych. Jedyny, który sobie przypominam, to jest właśnie ten wafelek teatralny z firmy Kopernik, więc tutaj właśnie taki trochę bardziej popularny może, bo grześki są bardziej popularne od wafelka teatralnego, on też nie we wszystkich sieciach handlowych jest dostępny. No a tutaj te grześki na krawędzi, peanut butter na pewno lepiej wypada, bo jest taka właśnie masa orzechowa, lekko słonawa, więc nawet fajniej niż w tym teatralnym to wypada. No ten pierwszy ten smak trochę taki oklepany, więc taki jakby nowy, ale nie do końca nowy produkt, bo jest poniekąd odwzorowaniem dobrze już znanego od wielu lat innego wafelka. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko, kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!